Będzie pochwalony Jezus Chrystus. I jeszcze raz taka króciutka wrzutka dla pana Rafała i tutaj dla protestantów, którzy rozpisują się i rozpisywali się wcześniej, że Jezus przyszedł doskonale wypełnić prawo, że Chrystus nie mógł zgrzeszyć, prawo musiał zachować i tak dalej, i tak dalej. Mówiliśmy sobie niejednokrotnie właśnie, co to znaczy, że Chrystus przyszedł wypełnić prawo, ale tak zajmiemy się teraz tym w kilku słowach bliżej, prawda? Bo tam, żeby było jaśniej, jaśniejsze, panie Rafale i drodzy protestanci, co to znaczy Chrystus wypełnił prawo. Tekstem do rozważania Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 5. Chrystus mówi w 17 wierszu: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. W jakim prawie? No właśnie, w prawie Bożym. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroku. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Co przyszedł wypełnić? Otóż prawo i proroków. Przyszedł wypełnić Chrystus wszystkie proroctwa Starego Testamentu. Przyszedł wypełnić prawo. I teraz na czym to wypełnienie prawa polega? Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj. A kto by dopuścił się zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Więc Jezus tutaj właśnie wypełnia prawo. Podnosi poprzeczkę z zabójstwa fizycznego do gniewu, do nienawiści. O tym pisze święty Jan Apostoł w pierwszym liście. Kto nienawidzi brata swego, nie ma w sobie życia. Prawda? Więc tak, żeby nie przedłużać. 6. przykazanie. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swym sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeżeli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Widać tutaj, do jakiego radykalizmu wzywa Chrystus. Nie za frajer, słodkie pierdzenie i nic nie robienie. Ale widzimy tutaj właśnie to wypełnienie prawa. Nie cudzołóż, a ja wam powiadam: o nie, 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 nie fantazjujcie sobie, bo już żeście się dopuścili z nią cudzołóstwa. Podnosi poprzeczkę grzechu, jest ci ręka powodem do grzechu, oko wyłubi, oczywiście w przenośni. Chodzi o radykalizm, jaki musimy stawiać sobie, właśnie to zaparcie siebie, w jaki sposób, w jaki radykalny sposób musimy zapierać się siebie, właśnie żeby oprzeć się grzechowi. W liście do Hebrajczyków będziemy czytać: jeszcze nie walczyliście do przelewu krwi przeciwko grzechowi. I właśnie w tej walce Rzymian, w liście do Rzymian święty Paweł pisze: Duch Święty przychodzi z pomocą, właśnie mamy jego uśmiercać popędy ciała. Oczywiście pan Rafał, to dla niego to jest jakaś abstrakcja, nie? Bo on już nie jest cielesny, on już jest tak przeduchowiony w swojej duchowości, że już chodzi 3 metry nad ziemią, nawet jak poje kilo grochówki. Bo jak nie, bo bez grochówki to nawet i 50 kilometrów nad ziemią pluwa. Tak się przesuwa jak duch. Swoim przeduchowionym, niepokalanym poczęciu. A prawda jest taka, panie Rafale, że przez 25 lat coś pan tyle nagrzeszył, to pan, pan się pod ziemię zapadasz. No ale to już pański wybór. 8. przykazanie. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz pana swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Niech mowa wasza będzie tak, tak,
Nie, nie. Prawda? Więc Jezus podnosi poprzeczkę. Prawo odwetu. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za nich. Za tych, którzy was prześladują, tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Pan Rafał kiedyś tam, żeśmy czytali, pisał, że on już jest synem Ojca. Już jestem. Tak. Ale Jezus mówi, jesteśmy synami Ojca, a Jezus nam podaje tutaj metodę. Chcesz być faktycznie synem Ojca, żyć synostwem Ojca, módl się za nieprzyjaciół, czyli coś za coś. Chcesz być synem Ojca, miłuj nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Ale nie, pan Rafał jest za darmo, on nic nie musi robić. Pan Rafał nawet jak se spojrzy tam krzywym okiem na jakąś niunię, to on nie ma grzechu, bo on już mu jest odpuszczony. I jak mówi pan Stepanow, to już natychmiast ten grzech traci władzę. On cały czas chodzi pół metra nad ziemią. Nie? No nie to, nie to jest, panie Rafale, nauka Chrystusa. Patrzysz tak krzywo na kobietę, jesteś winny cudzołóstwa, nie, że już jesteś od razu zbawiony. Znaczy dalej jesteś zbawiony i niepokalanie poczęty w swojej przeduchowionej duchowości, panie Rafale. Nie, jesteś winny cudzołóstwa. Nie mówię tego panu, ale taka jest nauka Chrystusa. Więc jeśli ktoś upadnie myślą, to jest w grzechu winny. Jeżeli ktoś się gniewa, to nie to, że on jest już przeduchowiony i zbawiony na wieki wieków. Amen, bo ma wszystko odpuszczone. Nie, jest winny śmierci. Jest winny zabójstwa. Kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą i nie ma w nim życia. Prawda? Skąd to wychodzi? No właśnie to jest to. Idźcie i nauczajcie wszystko, co wam przekazałem. Chrystus tutaj przekazuje uczniom i apostołowie to przekazują. Tak? Tu się odnoszę do nauki świętego Jana. Więc widzimy tutaj, prawda, następnie, 6 rozdział podnosi poprzeczkę. No bo tutaj ten 5 rozdział to jest tak bardziej w relacjach ludzkich. Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie będziesz fałszywie przysięgał, prawo odwetu, prawda, oko za oko, ząb za ząb, będziesz miłował bliźniego, a nie przyjaciela nienawidził. Czyli to są takie właśnie podnoszenie poprzeczki, tego wypełnienie prawa w relacjach międzyludzkich, prawda? A teraz sobie przejdziemy do relacji człowiek-Bóg. 6 rozdział Ewangelii świętego Mateusza. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli, uwaga, nagrody, ale przecież nie mamy żadnych nagród zdobywać, nie. U Ojca waszego, który jest w niebie. I tutaj Jezus mówi właśnie już, modlisz się, to nie pokazuj się, tak? Co było cechą faryzeuszy uczonych w piśmie. Nie, módl się w pokorze. Nie wystawaj, żeby cię ludzie chwalili. Chodzi o to wewnętrzne nastawienie do wykonywania właśnie uczynków pobożnych, żeby mieć nagrodę. Żeby Ojciec mógł nam oddać, nie pokazywać się. I właśnie tu chodzi o jałmużnę, no też wymiar społeczny, prawda? Ale żeby to nie było takie, że ja się tutaj pokazuję, tylko w ukryciu, nie robić rozgłosu i tak dalej. Chodzi o to wewnętrzne nastawienie. No Jezus tutaj wprowadza nową jakość, prawda? Podobnie post. Pość, ale namaść twarz oliwą, żeby nikt tego nie widział. Ojciec, który jest w niebie, odda tobie. Modlitwa, Ojciec, który widzi w niebie, odda tobie. Więc jest tutaj ta wyższa poprzeczka, ta nowa jakość. Chrystus właśnie daje, tu nadaje tej nie tyle nową jakość, co po prostu wydoskonala to, co było jeszcze toporne do jego przyjścia, to, co jeszcze było niewykończone, niedoskonałe, nie znosi prawa, tylko właśnie upiększa, udoskonala, podnosi do zamierzonego poziomu, podnosi poprzeczkę do zamierzonego poziomu. Jeżeli stare prawo właśnie przed przyjściem Chrystusa stawiało poprzeczkę na wysokości metra, to Chrystus podniósł ją do planowanego poziomu świętości 2 metrów.
To jest to wypełnienie prawa, czyli podniesienie poprzeczki z metra do 2 metrów. Słyszeliście tak, a ja wam mówię to. Było tak, a ja wam mówię. Nie znosi, nie zabijaj. Tylko pozostawiając nie zabijaj, wchodzi w sferę wewnętrzną. Nawet się nie gniewaj na brata. Nie cudzołóż, nie znosisz, nie cudzołóż. Bo nie możemy cudzołożyć, ale nawet chodzi o czystość myśli i umysłu. I dalej początek 7 rozdziału. Wiadomo, że w starym prawie wszystko było sądzić, sądzić. Tą kobietę złapano na cudzołóstwie, sądzić, kamienować. Właśnie grzesznica, nie grzesznica. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i w Azo sądzą, i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Prawda? Więc ile Chrystusowi tu chodzi, żeby to jest właśnie to miłosierdzie wewnętrzne, miłosierdzie serca, to jest 8 rozdział, prawda? Czyli, przepraszam, no 8 błogosławieństw, 5 rozdział, prawda? Błogosławienie miłosierdzie, czyli nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Czyli nie sądźmy ten grzesznik taki, ten siaki, nie sądźcie intencji, po prostu zostawcie tego człowieka. I tu nie chodzi, żeby nie sądzić przestępstwa, nie? Ale po prostu takie osądy, a ty taki, ty siaki, nie? I Chrystus właśnie to pięknie puentuje wcześniej. Jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Właśnie Chrystus podnosi poprzeczkę sprawiedliwości. Z tej sprawiedliwości faryzejskiej do tej, którą tutaj widzicie. To jest właśnie to wypełnienie prawa. Więc jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie, którzy właśnie kierowali się literą prawa, nie zabijaj, właśnie słyszeliście, że nie zabijaj, prawda, a gniewali się, że nie cudzołożyli, ale mieli myśli zdrożne, prawda, no to tu nie ma zbawienia w takiej sprawiedliwości. Więc Chrystus właśnie podnosi ten poziom do zamierzonego poziomu. Więc widzisz, panie Rafale, na czym polega wypełnienie prawa? Nie na tym, że Chrystus zachowywał literę prawa, ale zachowywał przykazania, tak jak każdy Żyd miał je zachowywać, tylko podniósł je do właściwego poziomu i wypełnił wszystko to, co było zapowiedziane o nim przez proroków. Panie Rafale. Pozdrawiam.